Witamy w podcaście Chrześcijańskiej QA. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia Kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian. Kamil. E, dzisiaj poruszymy bardzo ciekawy temat. Często słyszałem, że poza Kościołem nie ma zbawienia, a jednocześnie w stopniach przynależności do Kościoła wymienia się w pierwszej kolejności katolików, a następnie innych chrześcijan, Żydów, muzułmanów, wyznawców innych religii, a na końcu ludzi dobrej woli. Gdzie więc jest ta granica przynależności do kościoła, po której już nie ma zbawienia? Znaczy, tak, tutaj ta granica została tak ustanowiona, że już wiemy, na, wiemy po tym, że to jest kościół, to nie jest kościół Boży, tylko raczej tutaj jest zgłoszona inna ewangelia, raczej raczej, tylko na pewno, ponieważ jest taka myśl tutaj pokazana, że człowiek sam z siebie może wygenerować zbawienie, będąc dobrym i że Bóg. Y Osądza ludzi po tym, ile czy ktoś zrobi więcej dobrych uczynków, a mniej złych, tak? Więc to jest w ogóle inna Ewangelia. Święty Paweł powiedział, że kto głosi inną Ewangelię niż on, niech będzie przeklęty, więc niech Kościół Rzymski będzie przeklęty w myśl yy, słów Pawła. Ponieważ jak widzimy, no, inna Ewangelia jest zgłoszona. Jest myśl taka, tak naprawdę ludzie sobie nie zdają sprawy, że ta myśl w ogóle ośmiesza Boga, ośmiesza ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu i całe wcielenie w ogóle było bez sensu, bo my i tak będziemy zbawieni, będąc dobrymi, tak? Czyli Jezus mógł w ogóle nie umierać. Taka myśl przychodzi, że mógł w ogóle nie wcielić się, nie umrzeć, bo po co? Bo jak muzułmanie będą, nie muszą w Niego wierzyć, w tę śmierć, nie muszą wierzyć w Jezusa, żeby być zbawionymi. No to jest no, inna Ewangelia po prostu. A kto wchodzi w skład kościoła i czym jest Kościół? Kościół są wszyscy wierzący, wszyscy napełnieni Duchem Świętym, zbawieni ludzie, którzy uwierzyli w imię narodzonego Syna Bożego i którzy pokładają nadzieję w Nim, a nie w sobie. Wszystkie religie się różnią tym od chrześcijaństwa, że w tych religiach trzeba coś robić, żeby być zbawionym. Nie, wiem, iść do Mekki raz do roku, obejść tam 50 razy budynek i wrócić, nie, wiem, pościć, medytować przez cały dzień, w ogóle w transy, jakieś wchodzić medytacyjne, wyrzekać się wszystkiego, co mamy. No i to nas doprowadzi do, do zbawienia. No, a chrześcijaństwo mówi zupełnie coś innego. I w chrześcijaństwie, po pierwsze, My nic nie możemy dodać do zbawienia, bo zbawienie wykonało się na krzyżu i to Bóg dla nas to zrobił umarł za nasze grzechy. I w myśli Bożej nie ma czegoś takiego w Słowie Bożym nie ma takiej myśli, że człowiek jest dobry w ogóle. Nie, wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nikt Boga nie chce, po pierwsze, my jesteśmy zbawieni z łaski, przez to, że Duch Święty i Bóg nas wyrywają właśnie z mocy grzechu. I Słowo Boże nam jednoznacznie mówi, że my przed tym jesteśmy w mocy grzechu, jesteśmy grzesznikami. I nieważne dla sędziego sprawiedliwego, czy popełniliśmy jeden grzech, czy milion grzechów, a popełniliśmy w swoim życiu mnóstwo grzechów, yy, musi nam dać sprawiedliwy wyrok. I tym wyrokiem dla każdego człowieka jest piekło. Dopóki nie przyjdziemy i nie obmyjemy się z naszych grzechów, dopóki Bóg nam nie odpuści swoją łaską przez pokutę. Uznanie się za grzecznego człowieka i przyjście do Boga. I to jest dzieło ducha świętego w nas. Prawdziwa Ewangelia jest taka, że Jezus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. On wziął swoje nasze grzechy na siebie, naszą karę wziął na siebie i dzięki temu my nie możemy, możemy być nieukarani przez Boga i nie musimy iść do piekła. Natomiast każdy, kto temu zaprzecza, nie jest z Boga, tylko z Diabła. I o tym słowo Boże mówi jednoznacznie. Tyle w kontekście kręgów zbawienia. Ta koncepcja kręgów zbawienia pochodzi z drugiego Soboru Watykańskiego. Tam była taka koncepcja e, przyjęta. E, na, na naszym kanale jest film na ten temat, więc, e, w, więc w opisie do tego filmu na YouTubie e, wklejmy też link. Można tam więcej na ten temat posłuchać. Tak czy inaczej możemy z całą pewnością, stuprocentową pewnością powiedzieć, że jak Kamil powiedział to jest inna Ewangelia, bo Jezus niejednokrotnie, można sobie przeczytać, wystarczy Ewangelię Jana, żeby mieć pewność, że jedyną drogą do zbawienia jest On, Jezus Chrystus, który mówi o sobie, że jest drogą, że jest prawdą, że jest życiem, że jest bramą, że jest pasterzem owiec i tak dalej. Cała Biblia mówi, że nie ma innej drogi. Tylko, tylko zaufanie Jezusowi Chrystusowi. A doskonale wiemy, że Żydzi nie uznają Chrystusa za Boga. Doskonale wiemy, że Muzułmanie w ogóle nie chcą nic słyszeć o, o Chrystusie. Wierzą po prostu w innego Boga. I niestety, dla nas to nas bardzo smuci, ale, ale taka jest rzeczywistość, że każdy, kto nie, nie odda swojego życia Chrystusowi, nie może być zbawiony niezależnie od tego, jak dobry by się wydawał w swoich własnych oczach. Zbawienie nie, nie jest koncepcją wagi, w której się waży dobrej i złe uczynki, tylko jest zależne od wiary, oddania życia Chrystusowi. Na końcu tutaj było zadane pytanie, gdzie jest ta granica przynależności do Kościoła, po której nie ma już zbawienia. Ta granica jest bardzo wyraźna i jest nią wiara w Chrystusa i oddanie życia Chrystusowi. No. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Tego podcastu można słuchać w aplikacjach do podcastów, między innymi na Spotify, Spreaker, na iPhone'owej e, aplikacji podcasty itd. Można też słuchać na, nas na YouTube, na kanale Żyjesz tylko raz. E, I jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszamy właśnie na kanał na YouTube, gdzie można te pytania w komentarzu wpisywać. E, staramy się właśnie na nie odpowiadać. Dziękujemy za, za dzisiejsze Popołudnie, poranek, kiedykolwiek tego słuchacie, i zapraszamy do słuchania już kolejnego odcinka za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.